Cześć, witajcie, ja jestem Kuba, a to jest Doom. Doom, ten najnowszy, który pojawił się dzisiaj, czyli w piątek w sklepach, w momencie kiedy nagrywam ten film, mamy jeszcze dzień premiery nowego Dooma, bez numerka tym razem, bo jest to, można chyba tak powiedzieć, reboot serii, natomiast nie da się ukryć, że znamy ją doskonale od wielu, wielu lat. I ta odsłona jest zapowiadana jako taki duchowy spadkobierca tych pierwszych właśnie odsłon Dooma, gdzie przede wszystkim liczyło się strzelanie. I tak też jest tym razem. Ja już mam za sobą mniej więcej 1,5 godziny rozgrywki. To jest bodajże trzecia mapa z tych, które są w grze. No i mogę powiedzieć śmiało, z dużą dozą pewności, że przez większość czasu no na razie po prostu strzelałem na 1000 sposobów. Zresztą nie tylko, bo jak widzicie na załączonym obrazku w Doomie zaoferowano nam również bardzo ciekawy system finisherów, ale o nich może nieco później. Teraz mogę powiedzieć tylko tyle, że jest on szalenie efektowny, chociaż trochę jednostajny. No dobrze, Doom, moi drodzy, od pierwszych zapowiedzi zapowiadana jako oldschoolowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, gdzie nie będzie przykładania twarzy do przyrządów celowniczych, nie będzie jakichś systemów rozwoju i tak dalej, nie będzie tutaj silenia się na jakąś górnolotną fabułę. Liczy się przede wszystkim rozwałka, no i tak w dużej mierze jest. Gra jest bardzo brutalna, bardzo krwawa. Wiele tych scen jest mega sugestywnych, również za sprawą bardzo ładnej oprawy graficznej, no i przez kilka chwil można się faktycznie poczuć jak no już zgoła ponad 20 lat temu. Nie wiem, czy są na sali starsi gracze, którzy pamiętają pierwszego Dooma, zresztą ta gra nadal żyje dzięki moderom, którzy przystosowali ją nieco lepiej do dzisiejszych czasów. Jak na razie w moje ręce wpadły trzy bronie, chyba najbardziej lubię korzystać właśnie z shotguna, który no, jest fenomenalny na krótkich dystansach, a tak właśnie przez większość czasu zdarza mi się ścierać z moimi przeciwnikami. No i poza tym co? Jeszcze pistolet, który otrzymujemy na samym początku gry, ma on nieskończoną amunicję, więc można sobie strzelać. No i karabin, ciężki karabin maszynowy, który wypluwa z siebie tysiące pocisków na minutę, ale jednocześnie ta amunicja jest dosyć mocno ograniczona, więc szybko się kończy. Mam też piłę łańcuchową, ale niestety nie mam do niej w tej chwili amunicji, to znaczy paliwa. No i nie można jej niestety użyć, natomiast cios z piły łańcuchowej, jeśli dobrze się już zdążyłem zorientować, to jest to po prostu gwarancja tego, że przeciwnik padnie na deski natychmiastowo, więc może lepiej zostawić sobie tego typu zabawki na starcia z kimś no, groźniejszym. Tak wygląda piła, ale niestety nie będę jej używał, bo nie ma paliwa. No i tyle w tym temacie. Co rzuciło mi się już w oczy przez te 1,5 godziny, to oprócz tego, że mamy tutaj no taki, powiedzmy, dosyć standardowy jak na razie arsenał, jak na tego typu grę. A oprócz tego oczywiście no, pasek zdrowia, pasek pancerza. Nie ma tutaj samoregeneracji, autoregeneracji. Jak zwał, tak zwał. To nie istnieje w Doomie. Tutaj zbieramy apteczki, leczymy się. No i tak jak widzicie właśnie na ekranie, na swojej ścieżce zbieramy mnóstwo znajdziek, upgrade'ów, punktów rozwoju i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba, no chyba taka najbardziej, jakby to powiedzieć, no, najbardziej widoczna naleciałość dzisiejszych FPS-ów. No tego nie było w pierwszym Doomie, tam po prostu zbieraliśmy givery przez całą grę, kończyliśmy grę taką samą postacią o takich samych możliwościach jak na samym jej początku, jeśli dobrze pamiętam. To było dawno, naprawdę, w Dooma drugiego, pierwszego grałem, będzie już chyba z 15 lat temu ostatni raz, ale tak czy siak mamy tutaj mnóstwo takich rzeczy. Zbieramy punkty rozwoju postaci, punkty umiejętności, jeśli chodzi o bronię, moduły do broni, na przykład shotgun ma już 2. No i tego jest naprawdę sporo, więc jeśli ktoś będzie chciał tę grę skończyć w 100% od A do Z, to na pewno będzie musiał na to poświęcić nieco więcej czasu niż zapowiadane 13 mniej więcej godzin w tej kampanii. Oczywiście jest jeszcze tryb multiplayer, ale o multiplayerze no to już u nas było w trakcie bety, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby powstała nasza recenzja bez ogrania tego multi, chociaż przez, nie wiem, kilka godzin. Oczywiście to nie będzie aż tak dużo, ale zależy nam na tym, żeby ta recenzja pojawiła się jak najszybciej, bo gra jest już
w sklepach, a co zagorzalsi fani pewnie już mają gry na swoich dyskach twardych, czy to konsol, czy to pecetów. No tak, walka. Mówiłem wcześniej o tych finisherach. Triggerujemy przy pomocy przycisku F bodajże. To jest normalnie taki standardowy cios, natomiast rzecz ma się tak, że jeżeli danego przeciwnika osłabimy odpowiednio mocno, o, tu chyba nie można zrobić interakcji, osłabimy przeciwnika odpowiednio mocno, no to wtedy możemy mu wyprowadzić właśnie taki efektowny finisher. Ta animacja jest skryptowana absolutnie, natomiast wydaje mi się, że w zależności od tego, pod jakim kątem się ustawimy, z jakiego kąta atakujemy, uderzamy przeciwnika, to właśnie chyba determinuje to, jak to będzie wyglądało. No i kolejna znajdźka, moi drodzy. Tego jest tutaj naprawdę pełno. Natykamy się na nie praktycznie co minutę i ciężko jest naprawdę uciec od tego zbierania. To jest ciekawa rzecz. Natomiast no, może się trochę nuży. Zresztą mówiłem też, że te animacje się trochę nużą. Cóż, coś w tym jest. Już po półtorej godziny gry myślę, że w ten sposób zabiłem co najmniej setkę przeciwników. No i tych animacji nie ma nieskończenie wiele, tak? No w pewnym momencie dostrzegamy, że no, trzech przeciwników pod rząd zostało zabitych w identyczny sposób. W ten sam sposób animacja została odtworzona i to jest trochę nużące. Nie tutaj. Okej, bo się trochę zgubiłem, muszę się rozejrzeć. Co my tu teraz mamy zrobić? Aha, tutaj mamy zielone światełka, więc pewnie gdzieś tam się trzeba dostać. Zielone światełka zawsze są tutaj takim drogowskazem, więc tutaj po prostu musimy się piąć w górę. No i tak, te finishery, one się nazywają Zabójstwa Chwały w polskiej wersji językowej, która swoją drogą też jest bardzo ciekawym fenomenem. O tym za chwilę. Dzięki tym zabójstwom chwały możemy sobie pozwolić na to, żeby nasi przeciwnicy dali nam więcej bonusów, czyli na przykład apteczek, różnego rodzaju amunicji, punktów pancerza i tak dalej. Jeśli ich zabijemy standardowo, no to tam te ilości są mniejsze niż w przypadku, kiedy... No właśnie, to jest ta brutalność, o której mówiłem nieco wcześniej, w przypadku niż gdybyśmy zabili ich po prostu do nich strzelając. Polska wersja językowa. Okej, teraz tego nie słychać, bo ja tutaj paplam. Natomiast myśmy już sobie toczyli trochę beki z multiplayerowej bety, bo tam takie kwiatki jak, nie wiem, przybyła runa demona czy inne tego typu rzeczy potrafiły rozśmieszyć do łez. I z przykrością stwierdzam, że na podobnym poziomie póki co stoi polonizacja w kampanii. No tak, i szału nie ma, ręce opadają, chciałoby się powiedzieć. Wszystkie głosy, no naprawdę słychać, że to są aktorzy, którzy no raczej spełniliby się bardziej, nie wiem, w reklamach farmaceutyków albo jakichś takich innych rzeczy. Nie jestem przekonany i na pewno odniosę się w tym do tego aspektu gry w recenzji. Sprawdzę jeszcze angielską wersję językową, może jest lepsza. Natomiast na tę chwilę niestety zbyt wiele dobrego nie mogę o tym powiedzieć. To tyle jeśli chodzi o moje wrażenia po półtorej godziny gry w Dooma, nowego Dooma, bez numerka, ale nowego. Gra piękna, oldschoolowa na pewno, a czy dobra, to się okaże jak już ogram całą kampanię, pogram w multiplayer i ocenimy wtedy całość na łamach GameZilly. Serdecznie zapraszam do przeczytania recenzji już za jakiś czas, a dzisiaj życzę Wam miłego weekendu, jeśli oglądacie to w dniu opublikowania oczywiście, a jeśli nie, to życzę Wam po prostu wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.